Dzień dobry panie rzecznik, jesteśmy przed nową komendą policji w Bolesławcu. Jak wygląda ta praca? Proszę opowiedzieć. Witam serdecznie. W tym tygodniu, 15 marca, bolesławieccy policjanci przenieśli się do nowej siedziby, która mieści się w Bolesławcu przy ulicy Modłowej 3. Budynek nowy, pięknie wyposażony. Budynek jest tak dostosowany, aby nie tylko dużo lepiej pracowało się policjantom, ale przede wszystkim, żeby też dużo większy komfort był dla interesantów, którzy przychodzą do naszej jednostki. Oczywiście, jeżeli chodzi pod kątem architektonicznym, jest wszystko dostosowane do przyjścia osób niepełnosprawnych. Po wejściu zaraz do naszej jednostki jest punkt recepcyjny, gdzie osoby, które przyszły na przesłuchanie bądź zgłosić jakieś zawiadomienie, mogą spokojnie poczekać. Po prawej stronie od razu mieszczą się pomieszczenia, gdzie przyjmujemy właśnie osoby zgłaszające, żeby nie trzeba było krążyć z nimi po całym budynku. Oczywiście jest również dostępna toaleta. Główna część naszej siedziby w tej chwili to budynek administracyjno-biurowy. Dodatkowo też mamy pomieszczenia, gdzie znajduje się punkt obsługi technicznej sprzętu transportowego oraz pomieszczenia przeznaczone dla psów służbowych. Można tu podjechać samochodem? Oczywiście, przed budynkiem znajduje się duży parking, z którego również mogą korzystać petenci, więc myślę, że to też będzie duże ułatwienie dla naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o wyposażenie techniczne, czy ono jest znacznie lepsze niż było w tamtej komendzie? Oczywiście, cały sprzęt, wyposażenie biurowe jest nowe, stąd też oczywiście dużo większa jakość i dużo większy komfort służby. Wszystkie systemy, wszystko jest zamontowane, także pracujemy pełną parą. Nie powoduje ta przeprowadzka żadnych utrudnień w naszej codziennej służbie. Policjanci 24 godziny na dobę są w służbie, patrolują teren miasta, patrolują tereny powiatu, więc ta służba cały czas